Witam wszystkich serdecznie w nowym omówieniu. Chciałbym z miejsca pozdrowić wspierających, w tym Pawła Masowskiego, i zapraszam do omówienia. Rozdział zaczynamy od tego, że Dogi i Brogi dopłynęli do Ekhet razem ze swoją kompanią. Wśród nich jest także Kashi i Oimo, których pamiętamy z Enies Lobby. Marynarka raportuje między sobą ich przybycie na wyspę, następnie Usopp z lornetki ich dostrzega. Razem z nami resztą zastanawiają się, co tutaj robią. Usopp także się o nich martwił i myślał, że nie zobaczy ich na Elbaf, przynajmniej z tego, co zrozumiałem. Potem komentator z serii przypomina, kim są Dory i Brogi. Ciężko się ich imiona wymawia autentycznie. Potem Pitagoras nie dowierza, że Słomiani się z nimi znają, bo kiedyś to byli sławni piraci. Z dalszej rozmowy wynika, że giganci postanowili przybyć tutaj po usłyszeniu o wydarzeniach z Ekhet w gazetach. Usopp jest jednocześnie szczęśliwy, że przybyli tutaj im pomóc, a nie rozpętywać jakąś tam kolejną wojnę. A w międzyczasie Brook i Lilith wkrótce dotrą do ekipy Nami, przynajmniej tak twierdzi Lilith, a Jinbe, szukając Zoro, narzeka, że on dalej walczy. No i mamy fragment tego, jak Zoro i Lucci walczą, ale nie mówią w zasadzie nic ważnego, takie tam przepychanki słowne między nimi. Kolejno pomiędzy marynarzami pada raport, że stracili już tam ze 30 statków, większych i mniejszych, w wyniku ataku pacyfistów. Admirał Red King narzeka, że to miała być broń, która miała pracować dla marynarki, a nie walczyć przeciwko niej. A my wracamy do pola bitwy wewnątrz Ekhet. Luffy pyta Bonnie, czemu płacze? Ona mówi, że długo go poszukiwała. Gumek odpowiada, że w zasadzie był tu cały czas. Bonnie mówi, że stricte tak, ale nie wiedziała, że akurat Luffy to San Godnika. Luffy pyta, co to jest, przy okazji pytając, co to był za nieudany atak w jej wykonaniu, którym chciała wcześniej zaatakować Saturna. Dziewczyna odpowiada, że chciała uderzyć tak jak on, nie stricte Luffy, ale stricte Nika, i prosi go, by pokazał jej, jak prawidłowo wykonać ten atak w jego stylu, czyli stylu Gearu Piątego. Przy okazji mówiąc, żeby uderzył on w Saturna dla Vegapunka oraz dlatego, że jeżeli Saturn stąd zniknie, to będą mogli uciec. Saturn natomiast kontruje, że żaden z nich nie ma prawa żyć. Luffy mu mówi, że się myli i zgadza się z planem Bani. No i co? Wściekły Luffy rozdaje na łeb Saturnowi Gatlingan w stylu Gearu Piątego i Saturn leci hem w siną dal. Następnie wywiązuje się rozmowa między Vegapunkiem a Bonnie. Stricte doktor chce, by dziewczynka stąd uciekła, a doktor też wie, że i tak umiera, a jeżeli się poruszy, to na pewno umrze. Przerywa im Kizaru, który mówi, że będzie martwy i bez tego. Jednak Sanji zablokował ten atak, na co wszyscy są w szoku, że kucharz był w stanie zablokować światło Kizaru. Bonnie i reszta natomiast uciekają do północnego portu wyspy, co ciekawe, bez Vegapunka. Jednak chyba go posłuchali, że jeżeli się za bardzo będzie ruszał, to umrze. Natomiast Kizaru mówi, że jest on w niebezpieczeństwie, bo spodziewają się po nim, czyli jego mocodawcy, czyli rząd, że po prostu pozabija tam wszystkich ich wrogów, czyli Luffy'ego, Sanji'ego i tak dalej. A Sanji komentuje to w stylu, że może by lepiej Kizaru już zaczął pisać list przeprosinowy, czy coś w tym stylu. Tymczasem Saturn, wychodząc z gruzów, napotyka Katrin Devon i Von Auga. Ta dwójka mówi, że nieczęsto się widzi jednego z Gorosei, tym bardziej w brudzie. Devon jest zainteresowana mocami Saturna i oboje są zachwyceni, że go spotkali. Devon go dotyka, komentując, że misja została zakończona. Saturn pyta, co oni tutaj robią. Poza tym jest zdziwiony, że sama Devon pracuje dla Teacha, na co on odpowiada, że Teach jest specjalny, po czym Saturn dokańcza jej zdanie, jakiego pochodzenie. Przyznam, ciekawa konwersacja. Jednakże oboje nie dziwią się, że Saturn wie o pochodzeniu Teacha, i przy okazji jeden z Gorosei ich pyta, po co oni tu w zasadzie są, co oni chcą wynieść z tych swoich działań, bo ich załoga ciągle coś tam robi. No co ta dwójka odpowiada, że świat. Po czym znikają za pomocą mocy teleportacji Van Auga przed atakiem Saturna. Teleportują się gdzieś na wyspie,
Devan na to narzeka, że no w zasadzie mogli dalej, ale Van Aug mówi, że nie wymasterował jeszcze swojego owocu. Także wow, jeżeli to jest tylko zalążek jego możliwości, to nieźle. Na koniec rozdziału spotykają Karibu, który się cieszy, że ich spotkał, bo zawsze chciał dołączyć do ich załogi i błaga ich o dołączenie. Powiem tyle, zapraszam wszystkich do przemyśleń, bo tematów do pogadania jest sporo, a ocena rozdziału to 10 na 10. Jeden z najlepszych rozdziałów na całym Egghead. Zaczniemy od nazwy ataku Luffy'ego, który znowu nawiązał do świtu. Tak, Luffy zdecydowanie będzie tym noszącym słońce Sun Godem, ale przed kim to jest dobre pytanie, ponieważ do debiutu Ima trwała dyskusja w fandomie, kto będzie finalnym antagonistą, Czarnobrody czy Akainu. Potem zapanował pewien konsensus w fandomie, że będzie to Imusoma, ale szczerze, u mnie znowu podejrzenie idzie na Czarnego. To znaczy, do niedawna myślałem, że no Czarny z Luffy'm zawalczy o tytuł Króla Piratów, ale jednak razem zbierzą się przeciwko ostatecznemu złu, jaki będzie Imu. Ale okazuje się, że Czarnobrody ma chyba własny plan. A co warto zauważyć, to po pierwsze spodziewał się Shanksa pod Wano, że ten będzie na niego polował i zaczekał na jednej z pobliskich wysp na Loa Kida lub Luffy'ego. Trafił na Doktora Śmierci, jak wiemy. I skoro teraz misją jego ludzi było pozyskanie przy pomocy mocy Devon, wyglądu Saturna, to jakby się nad tym zastanowić, to wszystko nie wydaje się tylko pomysłem, a jakimś szerszym planem Czarnobrodego. Jak wiemy, ktoś zadzwonił do rządu i ich ostrzegł przed wiedzą Vegapunka o pustym wieku. A wszyscy na świecie wiedzą, że rząd ma na tym punkcie bzika. Więc inwazja rządu na Egghead była w takim wypadku spodziewana. A pierwszego dnia inwazji wiemy, że ludzie Czarnobrodego już płynęli w stronę Egghead. No i tak jakby wszystko wydaje się zaplanowaną intrygą, ale pytanie brzmi, po co to wszystko? Nie wiem, do czego ludziom Czarnego wygląd Saturna. Można to użyć do wielu rzeczy. Może do podboju świata. W końcu Van Aug i Devon powiedzieli, że celem ich działań jest świat. A jak wiemy, planem Roxa było bycie królem świata. Plus rozmawiali z Saturnem o pochodzeniu Czarnego. Czyżby teorie, że jest jego synem, były prawdziwe i Czarnobrody po prostu chce dokończyć wolę ojca i zostać królem świata? Dlatego również chce z Wyspy Piratów uczynić pełnoprawne królestwo. No wszystko dla mnie powoli układa się w całość i dlatego sądzę, że może to jednak Czarnobrody po wydymaniu wszystkich przy pomocy tam różnych intryg, nawet rządu, mógłby jednak zostać tym finalnym antagonistą, tym finalnym bossem do pokonania. Dajcie znać, co o tym myślicie. Kolejną ważną rzeczą to są oczy Kizaru. Gdy celował w Bonnie, to je zamknął. No co jak co, ale musi w końcu nastąpić zwrot akcji i chłop się złamie. Autentycznie chciałbym zobaczyć backstory Kizaru, żeby zrozumieć, dlaczego tak bardzo walczy ze swoimi uczuciami i czemu jest aż takim służbistą. A przy okazji Sanjiemu znowu obróciła się w brew. Ciekawe, czy dojdzie tutaj do jakichś, nie wiem, ciekawych dialogów z Luffy'm. Jest tutaj spory potencjał. Przy okazji również przewija się kolejny wątek, to znaczy Sanji powiedział po zablokowaniu ataku od Kizaru, że miłość jest silniejsza od światła. Chciałbym wymyśleć, o co z tym może chodzić, ale nie mam pojęcia, gdzie Oda prowadzi ten wątek i po co. No i kolejny temat to Karibu. Fani od dawna podejrzewali, że Karibu to fan Czarnego i do niego dołączy, a co za tym idzie, wypapla mu wszystkie informacje, jakie zdobył, czyli o Poseidonie, czyli o Plutonie na Wano, no i przez to wielu przyjaciół Luffy'ego prawdopodobnie ucierpi. Przedostatni temat to światło. To znaczy, czemu wszyscy się dziwili, że Sanji zablokował atak Kizaru? Czasem Luffy wcześniej tego nie zrobił przy pomocy haki? Nie wiem, po co to zdziwienie? Sanji też pewnie użył haki przy tym blokowaniu ataku Kizaru? Także lekkie wytyfy. Ostatni temat na koniec to owoc Van Auga. Skoro typ już teraz tak wymiata ze swoim owocem, że teleportuje się gdzie chce dosyć szybko, to co dopiero będzie w przyszłości? Aż ciężko to sobie wyobrazić.
obrazić i nie wiem, jak Usopp miałby go potencjalnie pokonać. Nie widzę tego. Na koniec filmu mi napiszcie w komentarzach waszą myśl. To znaczy, czy planem Devon było skopiowanie akurat konkretnie Saturna, czy ogólnie kogoś ważnego z rządu, i plan piratów Czarnobrodego był bardzo elastyczny, bo nie spodziewali się, kto do końca z rządu przypłynie na Egghead. Także to tyle z mojej strony i na razie.